Osoby z niepełnosprawnościami borykają się na co dzień z różnego rodzaju problemami, które w znacznym stopniu rzutują na jakość życia i utrudniają uczestniczenie w pełni w życiu społecznym. Tydzień osób z niepełnosprawnościami to akcja, na którą zaprasza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To wydarzenie będzie składało się z różnych szkoleń elektronicznych, różnych instytucji, ale także dyżuru telefonicznego, a więc każdy dzień od 5 do 11 maja odbędzie się szkolenie elektroniczne, a także dyżur telefoniczny wybranych instytucji. Do współudziału w tym wydarzeniu zaprosiliśmy różnych ekspertów. Oczywiście będą obecni eksperci naszego zabrzeńskiego oddziału ZUS, ale także specjaliści innych instytucji, chociażby funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, będą dostępni także pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Fundacji Fazon w Zabrzu. Tegoroczne wydarzenie nieco zmieniło formę i właśnie nie jest to już konkretny jeden dzień, a cały tydzień właśnie w tej formie elektronicznej. Ja gorąco zachęcam wszystkie osoby, które są zainteresowane do udziału w tym wydarzeniu, na naszą stronę internetową www.zus.pl, gdzie w zakładce szkolenia i wydarzenia mogą Państwo znaleźć wszystkie szkolenia i wydarzenia, które oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje, ale również nasz cały harmonogram, tam Państwo możecie się zapisać i oczywiście uczestniczyć w naszym wydarzeniu. Podczas akcji można uzyskać kompleksowe informacje z wielu źródeł. My włączamy się w ten sposób, że zazwyczaj ZUS zaprasza nas do siebie i wtedy pełnimy tam funkcję informacyjną. Jeden z moich pracowników jest na terenie ZUS-u i udziela właśnie kompleksowej informacji, czy też rozdaje nasze ulotki na temat naszych możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnością, a także osoba zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności również uczestniczy w tej akcji i też udzielamy informacji. Osoby z niepełnosprawnościami mogą także na co dzień otrzymać pomoc i wsparcie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu na co dzień właściwie wspiera osoby niepełnosprawne, począwszy od tego, że na terenie naszego ośrodka znajduje się zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, to również mamy możliwość wspierania poprzez to, że dofinansujemy osoby niepełnosprawne w różnych zakresach, a mianowicie jest to likwidacja barier technicznych, architektoniczny, jest to dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego, do turnusów rehabilitacyjnego oraz dofinansowujemy również działalność warsztatów terapii zajęciowej. Istotne jest również to, że na terenie naszego zakładu mamy kilka komórek, które na co dzień tylko i wyłącznie właściwie zajmują się wspieraniem. Akcja Tydzień z Niepełnosprawnościami potrwa do 11 maja.